Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Custom Level do Tomb Raidera pod tytułem Jeruzalem Project. Moi drodzy, znajdujemy się w ostatnim levelu w tym customie. Natomiast czy będzie to ostatni odcinek, to się okaże, jak mi w tym levelu pójdzie. Bo jest on, powiem szczerze, dosyć długi, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, słuchajcie, w tym levelu zmienimy kompletnie klimaty, to wam mogę obiecać. Będą tutaj zupełnie inne klimaty niż w poprzednich levelach, co jest na bardzo duży plus, że jest taka jakby różnorodność. No dobra, co robimy najpierw? Może tak, odpalmy sobie flarę, żebyśmy tu cokolwiek widzieli. Udajmy się na lewo, tu nam wąż syczy. To jest wężyk, słuchajcie, trójkowy. Dlaczego ja mam rewolwer, tak by the way? Ja bym chciał zwykłe... Chociaż nie, to jest ostatni level, mamy też shotguna dużo. Może z shotguna byśmy pocisnęli w tym levelu. Dobra, podnieś tą flarkę, bo jeszcze nam się ona przyda. I w zasadzie tutaj na lewo jest tylko jedna znajdźka. Aha, fajnie, że Lara się baguje. Ej no, come on! Ja wiem, że tu jest ciasno, ale bez przesady. Bardziej przy ścianie może. No. Jest tu pajęczynka, natomiast pająków, słuchajcie, tutaj nie będzie. Całe szczęście. Tutaj zdobywamy flary i tak naprawdę nic poza tym, więc nie musimy nawet w tym kierunku iść. Znowu się zablokuje chyba. Nie, dobra, tym razem nie. I ogólnie tutaj będą takie jaskiniowe bardziej klimaty. Co mi się bardzo podoba. Będą też ciekawe rozwiązania. Zaraz odpalę kolejną flarę. Natomiast wyjdźmy z tej wnęki. Słychać kolejnego węża. Tym razem to będzie chyba wąż taki pełzający, tak mi się kojarzy. No, idzie. Ale... Czy ona mogłaby w niego celować? Aha, jest pełzający i chyba taki też. Trójkowy też jest. No dobra. Zginęły oba. Bardzo dużo to będzie, słuchajcie. A czemu ten wąż się nie odpalił, że tak powiem? Co to za dziwne odgłosy w ogóle tu się dzieją? Nie wiem. Taka maskotka węża, czy co to ma być? dobra. Co my tu musimy zrobić? O, zobaczcie. Mamy banana. Mamy banana pod ziemią, na pewno jest spleśniały, ale co tam, bierzemy. Mamy, słuchajcie, też małpki, a w zasadzie jedną małpę. I ona będzie nam tutaj w tym levelu pomagała, zdecydowanie. Odblokujmy sobie przejście. Dokładnie. I teraz tak, mamy też jakiegoś człowieka tutaj, który leży nie wiadomo już ile czasu. Też próbował pewnie znaleźć Arkę Przymierza, ale mu się nie udało. Może małpka go zagryzła, nie wiem. Ale ta małpka jest dla nas przyjazna, jak widzicie. Nic nam tutaj nie robi. Ja chyba nie zwrócę uwagi, że je banana zabraliśmy, ale cóż. Dobra, słuchajcie, to jest tricky moment. Ja tutaj przy pierwszym podejściu nie wiedziałem, co mam zrobić. Natomiast ta kubka gruzu się troszkę wyróżnia względem tych pozostałych tekstur. I tutaj, słuchajcie, musimy użyć naszej łopaty, którą nadal mamy w ekwipunku. Nie straciliśmy jej. No i co? Boże, ta małpa się zbagowała w ogóle. Hit. No i słuchajcie, odkopiemy dźwignię. Bardzo fajne rozwiązanie. Takich dźwigni w zasadzie dużo w TR-ach nie było. Takich z takimi wajchami do przesuwania. Od której to strony? One się pojawiły w ogóle w czwórce chyba pierwszy raz. I to, słuchajcie, otworzy nam kraty. Dwie. No i słuchajcie, zapaliły się również nam tutaj pochodnie. I teraz tak. Czy my za tą małpą mamy biec? Bo ja już nie pamiętam. Wydaje mi się, że tutaj trzeba było biec za pochodniami. Aczkolwiek tu się pali i tu się pali, więc... Nie wiem do końca. Czekajcie, zobaczymy. Tutaj mamy pochodnie. Bo tutaj był, pamiętam, taki pseudo-labirynt, można powiedzieć. Okej, tutaj mamy pochodnie, tam też jest pochodnie. Nie wiem, czy tam te dwie kratki w ogóle się łączą, ale wygląda na to, że się chyba łączą. Powiem wam, oczy jak 5 zł, bo nie wiem, gdzie mam iść.
Nie pamiętam tego. Tu też jest niby pochodnia. Żeby mnie tu coś nie zaatakowało zaraz. Powiem wam, te odgłosy naprawdę są niepokojące. Jezus Maria, nie ma to jak nietoperza zabić z shotguna. Nie wiem, słuchajcie. Czy ja dobrze idę? Jest małpa, jest małpa. Może za tą małpą trzeba było jednak biec. Tylko ona tu jakąś inną drogą pobiegła. Dobra, nieważne, ale chyba jesteśmy w dobrym miejscu. Ale w małpę to mi nie celuj. W sumie ona i tak w nią nie celuje. Co to za dziwne odgłosy? Dobra, był wąż, zabiliśmy sobie go, okej. Na razie idzie dobrze, do czasu pewnie. Tu się coś będzie walić, dokładnie. Teraz tak, tutaj mamy zagraconą drogę jakimś badziewiem. Tutaj mamy znajdźkę, bierzemy ją oczywiście. I słuchajcie, tutaj jest taka wnęka do góry, tu skąd te klocki spadły, nie widać ich dokładnie, ale... O Jezu, jak ona się tu blokuje. Tu znowu jest ten wąż taki dziwny. Nie wiem. Czuję się, jakbym był w jakiejś, nie wiem, świątyni węży. Dobra, tu mamy drabinkę, wspinamy się do góry. Będzie tu, słuchajcie, mnóstwo pułapek. Z tego co pamiętam, więc liczcie na to, że będę ginąć tutaj srogo. Czy tu jakieś kule się na mnie toczyły? Nie pamiętam. Bo gdzieś tu jakieś kulki były, ale czy to już tu w tym miejscu? Szukam pochodni, wiecie? Bo tu powinna być pochodnia gdzieś, tylko nie wiem za bardzo gdzie. Tutaj przy tym kościotrupienia. Aha, i tutaj znajdziemy też w tym levelu ostatni sekret. On nie jest zbytnio ukryty, jest pochodnia. Więc powinniśmy dać radę na luzie go znaleźć. Tylko... O kuźwa. Dobra, to nie miało tak wyglądać, ale ciul. I tak, podpalamy sobie teraz tą pochodnię i dzięki temu, Jezu, jak ona się tu baguje przez te dziadostwa. I dzięki temu, słuchajcie, będziemy mieli możliwość przedostania się przez te rupiecie. Tu jest takie drewienko, widzicie? To trzeba podpalić, żeby przedostać się na drugą stronę. Trzeba podejść dosyć blisko i teraz się wycofać po prostu. Ta pochodnia już nam nie będzie chyba potrzebna, więc można ją rzucić. Może się oddal jeszcze kawałek. Okej. Okay. No i droga, słuchajcie, wolna. Teraz trochę też będzie Lara się tu bagować, ale damy radę. Jezus Maria. Tak, Lara próbowała się skontaktować z Zipem, natomiast no ewidentnie straciła zasięg. No jesteśmy jednak pod ziemią, więc hello. I to jeszcze tak coraz... Ja pierdzielę. Coraz niżej schodzimy. Czy wy słyszeliście ten dźwięk? Czy tu będą te kulki na mnie się toczyć? Bo te wstrząsy były niepokojące. No. I te kulki, słuchajcie, są dramatyczne, bo one będą tak dziwnie leciały. O, tu będzie zaraz sekret. W sensie, one będą żyły, słuchajcie, własnym życiem. Będą latały z prawej na lewą. Nie wiem, jak to ugryźć w zasadzie. Znaczy, w sumie zaraz się dowiecie, co powoduje te wstrząsy. Tylko nie chciałbym, żeby ta kula na mnie zleciała, wiecie? Nie wiem, jak to zrobić, kurde. Zajebiście. Zajebiście. Dobra, skoczmy na Hama, może to zadziała. Jezus Maria! To widzieliście. To był taki fuks, że ja pikolę. Jezu, jeszcze jedna kulka. Może ja to zapiszę? Czy wszystkie spadły? Czy ja już jestem tu bezpieczny? Dobra, musimy się, słuchajcie, tutaj dostać na... O właśnie, tu jest taka drabinka. Z tego miejsca właśnie spadała jedna z kulek. To było, słuchajcie, widoczne. To było widoczne tam z samej góry jakby. Więc na pewno byście to zauważyli. No i tu jest ostatni sekret.
20 chyba, tak mi się wydaje, bo 20 sekretów jest w tym customie. Jezu, strasznie to jest ciemno momentami. Może bym zapalał tą flarę częściej, żebyście coś widzieli. No i mamy czaszeczkę. Zaraz jeszcze to sprawdzimy. Statystyki 20 na 20, dokładnie, nie oszukałem was. Mamy wszystkie sekrety. Tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, że przejdziemy sobie ten level na 100%. Dotrzymałem słowa. Mamy wszystkie sekrety. Dobra. Czy tu coś jeszcze było? Tu ogólnie w tym poziomie jest mnóstwo znajdziek. Mam nadzieję, że żadnej nie pominę. Natomiast jeżeli bym pominął, to przepraszam od razu. A, to jest fajny moment, słuchajcie, bo tam mamy jakby... są takie głazy, nie? Ogólnie znowu jest przejście zablokowane. I słuchajcie, trzeba ten głaz nie zepchnąć. Znaczy, no trzeba go zepchnąć, ale nie w taki standardowy sposób, że Lara go sobie popchnie rączkami. Tylko trzeba go, słuchajcie, podważyć. Podważyć, słuchajcie, naszym Ancient Sword, czyli antycznym mieczem. To jest fajne bardzo. Ona to robi tak, jakby przyciągała taką dźwignię, nie? Na łom. I zobaczcie, rozwali nam się tam przejście. Czy tu jeszcze jakieś kulki się toczyły? Bo nie pamiętam. Chyba coś było. W ogóle po co jest ta lina? Tak się zastanawiam. Bardzo mnie to ciekawi, bo ja tego nie pamiętam. Nie zleci tu nic? Aha, ale już coś leci. Nie, no był taki wstrząs, ale... Dobra, tam jest gdzieś małpka. Ja bym chciał tą linę ogarnąć, bo powiem szczerze, nie pamiętam tego. Tylko czy ja ją teraz ogarnę? Bo po coś ta drabinka tu jest, ale ja nie pamiętam, żebym ja z niej skakał. Ja mam sklerozę jakąś? Chyba, że to będzie na powrót. Dobra. Tak, żeby potem na górę się dostać. Dobra, nieważne, nie było pytania. Ja mam sklerozę momentami. Okej, okay. Co my tu mamy? Dobra, tu mamy małpkę i słuchajcie, ona tutaj ewidentnie na coś czeka. No i ewidentnie czeka na tego bananka upragnionego. I ona zrobi tutaj fajny myk, bo jest jakby za tą małpą zamknięta kratka i musimy ją otworzyć. Natomiast musi nam w tym pomóc właśnie ta małpa. Tylko musimy się ustawić w odpowiednim miejscu, nie można stanąć, chociaż... A nie, trzeba bezpośrednio przy niej stanąć, okej. Ona sobie zeżre tego bananka. I w ramach wdzięczności nam, słuchajcie, pomoże. Boże, jeszcze mnie popchnęła, posunęła. Hamidło. Ja do ciebie z sercem, a ty do mnie z widelcem. No i patrzcie, ona sobie tu podejdzie, tylko ona się troszkę tak baguje, ale powiedzmy. I przeciągnie, słuchajcie, dźwignię. Taką sufitową. To już w jakimś customie, słuchajcie, widziałem, więc to nie jest dla mnie zaskoczeniem. Natomiast bardzo, ale bardzo fajny pomysł, bardzo fajny motyw, o. Dobra, i teraz słuchajcie, znajdziemy się w takiej sali, która na początku, przy pierwszym przejściu mnie trochę przerażała. Zresztą zobaczycie zaraz dlaczego. Dokładnie tak, słuchajcie, mamy hydrę, albo nie wiem, smoczka, jak zwał, tak zwał. Coś wielkiego, ziejącego ogniem, co nam będzie tutaj bardzo przeszkadzało. Zwróćcie uwagę bardzo uważnie na tą cutscenkę, bo ona podpowiada, co trzeba zrobić. Mamy tutaj trzy kule. Tutaj spada nam kula na właśnie ten złoty blok. I gdy spadła ta kula na ten złoty blok, podniósł nam się tutaj blok, w tym miejscu, na tej cutscence. Widzieliście to? To jest bardzo ważne, żeby wam to nie umknęło, bo to będzie trzeba wykorzystać. Ten motyw właśnie. Natomiast... będzie nam tu ewidentnie przeszkadzać ten smok, bo będzie ział na nas jakby ogniem. Ogólnie trzeba go pokonać, tak? To jest ewidentny tutaj nasz cel w tym pomieszczeniu, ale nie w taki standardowy sposób, jakby atakując go bronią, tylko właśnie zrzucając na niego te trzy kulki. Ale słuchajcie, żeby zrzucić na niego te trzy kule, to trzeba, słuchajcie, na czas ten blok unieść, czyli skoczyć na tamten złoty, który jest jakby płytką naciskową i unieść ten blok, bo inaczej te kule nie polecą w kierunku tego smoka, tylko stoczą się zupełnie w złą stronę polecą jakby i nie zdzielą tego smoka. Rozumiecie, o co chodzi? Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wam to dosyć dobrze, aczkolwiek ja nie jestem dobry w tłumaczeniu. Dobra, czyli teraz tak, musimy się dostać na tamtą drabinkę, no to będzie przekichane troszkę. No bo ten smok będzie nas tutaj atakował niestety. I to jest takie, wiecie, no...
Trochę trzeba mieć tu szczęścia też, nie? Tym bardziej, że ja tu wiszę. Dlaczego ona nie chce się przesunąć na tej drabince? W ogóle zbugowana jest ta drabinka w ciul. Nie mogę się teraz na niej ruszyć, więc w ogóle hit. Czy ja mogę tak bezpośrednio skoczyć? Nie mogę. Muszę się złapać tej drabinki. Jakie to jest beznadziejne. No ten bug akurat mi się nie podoba. Ja nie pamiętam tego, żebym miał z tym problem wcześniej. No nie mogę się teraz tego złapać. Jakie gówno. Za przeproszeniem. Na razie powiem wam, ten smok mi nic nie robi, ale na razie się jeszcze do niego, że tak powiem, nie zbliżyliśmy, więc... Znowu będzie ten sam problem? Nie no, słuchajcie, ona się tu buguje. Nie wiem, jak mam to zrobić. Na samą górę mam wleźć. No i co? I teraz znowu nie odskoczę do tyłu. Ale to jest głupie. No i nie mogę tu zrobić nic. Czy jest jakiś inny sposób, żeby tam doskoczyć? Spoko, że się palę. No, powiem wam... Hit. Hit nad hitami. Nie wiem, jak mam to inaczej zrobić. Może ona na którymś pułapie, że tak powiem, się przesunie. Zobaczcie, tu się przesunęła, a wcześniej nie chciała. Jako to jest tempa dzida. No, ten bug, powiem wam szczerze, zirytował mnie lekko. Fajnie, fajnie, Laro, że tam doskoczyłaś. Dobrze, że mam zapis na tej drabince. Może bez łapek po prostu? No właśnie. Tylko, no... Ja pierdziele, to jest jeszcze takie chamskie, że słuchajcie, naprowadza samo, nie? Zobaczcie, co tu się dzieje. Hit. Dobra, skaczemy na ten blob. On na razie, że tak powiem, nam nie jest w tym momencie potrzebny. Tu zabijmy sobie... Nie zabijemy sobie chyba go, bo widzę, że... Ten smok nam nie da tutaj tego węża zabić. Nie no, zobaczcie, on napierdziela tym ogniem raz za razem. No i jak to jeszcze na mnie nacelowuje chamsko? 8 razy po 2 razy, 4 razy raz po raz. Czy jak to tam było, nie wiem. Dobra, ja tego węża sobie potem pokonam, słuchajcie. No, no teraz powiem wam, na tym bluszczu to będzie hit. Chociaż mógłbym w sumie na tą drabinkę? Po co mi ten blusz? No, może na tą drabinkę. Tak, no fajnie. Myślałem, że tu będę bezpieczny, ale nawet tu nie jestem bezpieczny. No mówię wam, tu trzeba mieć szczęście. No ja ewidentnie tego szczęścia dzisiaj nie mam, bo skaczę akurat w złym momencie. Chociaż tu chyba... Dobra, ten moment był dobry. Myślałem, że... Znowu we mnie to trafi. Dobra, z tej mańki powinniśmy być bezpieczni. No, tu nie powinien mnie trafić. Hello. Chyba żadna tu magia nie zadziała. Dobra, mamy tam węże. Zabijmy jednego tu. Nara. No co? On tu trafia? Hello. Dobra, i słuchajcie, patent jest teraz taki. Spychamy kulki i dzida, słuchajcie, szybko na tamten blok złoty. Żeby podnieść nam ten postument w tamtym miejscu, żeby te kule spadły na smoka. Więc to jest nasz teraz cel. Tylko z której mańki to się... Wiecie co, ja wezmę sobie apteczkę, bo... Mryga mi życie, a ja będę chciał tam na chama zeskoczyć jakoś. Czekajcie, hop i hop. Dobra. Tym razem te kule ona zepchnie. Nie będzie tutaj żadnego podważania. Dobra, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Miało być hop i hop. No, coś mi nie wyszło, niestety. Kurde. Muszę wziąć apteczkę i zapisać. Najlepiej w tej pozycji. Dziękuję. Dobra, czyli zróbmy tak. Dobra, tu jest sufit. Okej. Zadziała to? Zadziałałoby chyba, gdybym nie spadł. Chociaż nie wiem, czy zadziała, bo cutscenka się nie pojawiła. No ale ja szybciej hello tego nie zrobię. Hello. Bo ta jedna kula już tam jest jakby... Jezu, nie podpaliło mnie. Jest! Ale płonę! Widzicie to? Płonę. I zginąłem. Pomimo tego, że te kule spadły na tego smoka. No po prostu mówię wam, że za pierwszym razem też się mordowałem straszliwie z tą sekwencją. Bo to po prostu trzeba mieć farta, mega farta. Przeskoczę teraz ten złoty blok, wiedziałem.
Jak nie urok, to sraka. Fajne rozwiązanie, bardzo pomysłowe, natomiast ten smok jest tak upierdliwy. Skocz do ściany bardziej. No dlaczego ona tych łap nie wyciąga? Dostanę szału. Mam dosyć. Wyciągnij te... Nie. Zobaczcie, ona w ogóle... Ja wciskam ten kontrol, a ona nie chce mi rąk tam wyciągnąć, jakby... Nie wiem, jak to zrobić. Cały czas skacze tak samo. Może od razu... Nie, nie potrafię. Słuchajcie, nie potrafię. Czy ja w ogóle mogę zostać na tym bloku, czy ja muszę z niego zejść? Bo wydaje mi się, że ja z niego muszę zejść. Fajnie. Fajnie się bawisz, Karol. Fajnie się bawisz. Nie, ona w ogóle mi tu rąk nie wyciąga. Ja nie wiem, o co jej chodzi, ale... Dobra, inaczej zrobimy. Zagram drugim altem. W sensie nie lewym, którym gram zawsze, tylko prawym. I ona tu powinna zawsze ręce wyciągać. Nie, ona też tu rąk nie wyciąga. Ja pierdzielę, ja tego nie przejdę, słuchajcie. Nie wiem, nie wiem, jak to zrobić. Bo ja zawsze ląduję w tym samym miejscu, że tak powiem. O, może teraz będzie dobrze. Kurde, za daleko było. Chyba, że skok z shifta, ale jednak skok z shifta to też pochłania trochę czasu. Hop. Hop, doskoczysz. Dobra, przed siebie. Ja pierdzielę, jak teraz się podpalę, to nie ręczę za siebie. Ten smok zginął. Raz, dwa, trzy. Nara! Ale on mi, słuchajcie, życie tutaj uprzykrzył. Masakra. Dobra, schowały nam się kolce, podniósł nam się blok do dźwigni. Mamy jakby w tej lokacji praktycznie wszystko zrobione. Możemy bezpośrednio tam skoczyć do cielska tego paskudztwa. Powiem szczerze, że źle do tego podchodziłem, w sensie za każdym razem robiłem to samo, ten sam błąd. Trzeba było tam jednak nie z rozbiegu skakać z samej góry, tylko z miejsca i wyczuć ten moment. Żeby wylądować na tym bloku nie tak blisko tej krawędzi tu, bo inaczej ja nie mogłem przeskoczyć naprzeciwko. Tylko bardziej na środku, albo nawet bardziej jakby tutaj na krawędzi z tej strony, nie? No ale wiecie. Różnie to bywa zawsze, nie? Dobra, czy ja tędy się tam dostanę? Chciałbym... Dobra, mamy to. I teraz chciałbym na tą dźwigienkę tutaj doskoczyć. Mam nadzieję, że z miejsca pyknie. Pyknęło. Okej. Otwiera nam się kratka. Bardzo fajne rozwiązanie z tymi kulami. Takie nieszablonowe pokonanie wroga, bossa, można powiedzieć. Fajnie, fajnie, że giniesz tutaj. Okej, i teraz tylko w tą kratkę. Tutaj bez łapek najlepiej. Bez łapek. O, dobra, poszło. Fajnie! Fajnie, że pamiętałem o tym, że tam głazy spadają z sufitu. Okej. Czy jeszcze tu coś będzie lecieć? Chyba niekoniecznie. Poczekajcie. Co było tu? Aha, dobra. Zanim tam pójdziemy, to może najpierw tą mańkę? Tu też coś było, z tego co pamiętam. O ty dzido. A, tu będzie dynamit. Dobra, już pamiętam. Strasznie mocny był ten wąż, z tego co pamiętam. Dobra, Laro, weź shotguna, bo to nie ma sensu. Aha, akurat zginął, jak wyciągnąłem shotguna. Przestraszył się mojej lufy. Dobra. Teraz tak, mamy flarki. Natomiast musimy przesunąć jakby tego kościotrupa. I pod tym kościotrupem mamy dynamit. On nam będzie potrzebny. Tak naprawdę za chwilę. Więc... w sumie już dynamit też mieliśmy w tym customie. Więc to jest już po raz drugi ta znajdźka. I po raz drugi będziemy robić kabum. Mamy tu też dużą apteczkę, zabieramy wszystko i możemy się wrócić, bo nic tu więcej w tej lokacji nie znajdziemy.
Okej. Jesteśmy w domku już prawie. Wiecie co, ja chyba podzielę jednak ten level na dwie części. Dłużej się będziemy rozkoszować tym customem. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy. Tym bardziej, że naprawdę jest zacny. Dobra, słuchajcie, teraz będzie hit. Lara się patrzy na tę kolumnę. Dodatkowo tam naprzeciwko mamy kolumnę, że tak powiem, przewróconą. Co musimy zrobić z tą? Oczywiście też ją przewrócić. Lara się zamienia tutaj w Hulka jakiegoś, słuchajcie. Ma tyle siły, żeby taką kolumnę po prostu rączkami... przewrócić. I tworzy nam się swego rodzaju most. Tam na dole na razie nic nie zrobimy. Pamiętajcie, że tam jest kościotrup i tam leży znajdźka, której będziemy potrzebować, ale potem ją zdobędziemy. Fajnie w ogóle, że Lara potrafi po takich teksturach chodzić, nie? Fajnie, fajnie to jest zrobione. Dobra, mamy tutaj apteczkę. No i idziemy dalej. Jezus Maria, zapomniałem o tej pułapce. Ja pierdzielę. Zapamiętajcie, że tu jest pochodnia. Zaraz będzie nam to potrzebne. Czy tu coś jeszcze się będzie walić, bo zaraz dostanę zawału? Chyba nie, ale bardzo dużo tu jest takich skosów. Bardzo dziwne odgłosy słyszałem, ale spoko. Czy tu jakaś kula spadnie, czy co? A, dobra, i tu będziemy musieli użyć dynamitu i tu będzie też małpka chyba. Kurna, idźżesz. Nie no, ona się strasznie baguje na tych skosach. Nie lubię czegoś takiego. Zip! Thank God! Yeah, now I hear you loud and clear. I'm telling you, it's pretty spooky down here. I'm standing in front of a wall, which, weirdly enough, looks like it's quite new. I don't know, maybe other people have had the idea that the Ark is somewhere down here. In any case, there's a dead end. Well, you'll have to blow the wall up to get through. Yeah, it's worth a try. Dobra, mamy jakąś notatkę. Dawno, słuchajcie, Lara nic nie zapisywała w dzienniku, co ona tam na was grała. A need some dynamite to blow up the wall. Dobra, no czyli powiedziała to, co już wiemy, że musimy użyć tutaj dynamitu. Dodatkowo udało nam się połączyć z Zipem. No i słuchajcie, nawiązała się rozmowa na temat tego, że ta ściana tutaj jest stosunkowo nowa, że ktoś się jakby tutaj jakby zbudował, tak? No i Lara powiedziała, że prawdopodobnie ktoś wpadł na ten sam pomysł co ona, żeby szukać właśnie w podziemiach tej świątyni żydowskiej Arki Przymierza. No i zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Podchodzimy do tej ściany i używamy dynamitu. I teraz pojawi się nam małpka. Nasz pomocnik. Słodziutka jest. Tak. No bez niej, słuchajcie, byśmy sobie tu nie poradzili. Przeniosła nam pochodnię. No i teraz pamiętacie, mówiłem, żebyście zapamiętali, tam wcześniej mijaliśmy taką pochodnię zapaloną. Musimy się tam wrócić, to jest kawałek drogi. Dosłownie kawałeczek nawet, bym powiedział. Tylko oczywiście tu będzie mnóstwo tych skosów pieprzonych, których ja nie lubię. No. Och. 5 lat później. No. Skacz mi ładnie tutaj. Hopsaj, hopsaj. Kolejny skos. No, tędy się nie dostanę. Hello. Tutaj może z tej mańki. O, tak, z tego wyższego punktu. No i podpalamy sobie pochodnie. Wszystko mnie tu blokuje, słuchajcie, w tych jaskiniach. To jest trochę irytujące. Ale ogólnie bardzo mi się ten level za pierwszym razem spodobał, ponieważ właśnie tutaj pojawiają się takie nowe klimaty, nie? Jakieś podziemia, świątynie, pułapki, znaczy ruiny, o to mi chodziło, nie świątynia. Fajne rozwiązania, nie? Już nie chodzimy po tych miastach, pustynnych takich klimatach, tylko jednak mamy właśnie takie bardziej grobowcowe sprawy, nie? Dobra, czyli co? Podpalamy. I możemy się cofnąć i obserwować nasze kabum. Rzuć tą pochodnię. A, dobra, ja tu zapiszę, bo ja wiem, co się wydarzy. Czemu mnie to zabiło? Ja mam się odsunąć dalej? Przecież ostatnim razem ja normalnie sobie tu stałem. Hello.
Żeby mi się tylko to nie zbagowało. Dobra, udało się. Pojawiła się, słuchajcie, tutaj woda. Dokładnie, tak? Pojawiła się woda. Zobaczcie, mamy nową, wielką lokację. Jakieś tutaj, widzicie, zabudowania, nie? Jakieś tam samochody ciężarowe. No, coś się tutaj będzie działo, zdecydowanie. Natomiast zanim zajmiemy się tą nową lokacją, to wracamy się, słuchajcie. Ponieważ zapomnieliśmy o znajdźce, o tej, której wam mówiłem tam, że ją z góry widzieliśmy przy kościotrupie. Musimy teraz po nią wrócić. I teraz tak, płyniemy tutaj i tu gdzieś były takie roślinki. O, właśnie. Tu jest taka wnęka, niewidoczna praktycznie za tymi roślinami. I płyniemy tak, jak ona nas prowadzi. Zapal flarę, żeby coś było widać. Znaczy widać, ale zawsze lepiej, nie? Z flarką popływać. Tu się ona trochę blokuje. Ale ostatecznie docieramy do tego kościotrupa. I co my tu mamy, słuchajcie? Podnieś to. Podnieś to. Podniosła to? Podniosła. Co to jest w ogóle? Glasses. Okulary. Okej. To nam będzie potrzebne, z tego co pamiętam, w dalszej części levelu. I teraz tak, wracamy tą samą drogą, tam do tej nowej lokacji. Tak mi się wydaje, czy tam jeszcze coś na dole było. Hello, nie no, chyba na dole już nic nie było. No dobra, ale sekrety mamy wszystkie. Nie, no nieważne. To było na pewno istotne dla, że tak powiem, fabuły. Więc musieliśmy się po to wrócić. Może ja zaczerpnę tu jeszcze tchu. I płyniemy do tej nowej lokacji. I nie wiem, może sobie byśmy tam skończyli. Tylko byśmy gdzieś tam wypłynęli. Jeszcze wam tą pokażę lokację, jak ona się tam prezentuje ładnie. Bo jakby poziomu wody to tak słabo, nie? Widać to wszystko. No jakaś jakieś zatopione tutaj ruiny. Tam jakaś beczka. No coś tu się działo ogólnie, nie? Widać ewidentnie. Dobra, gdzie tu jest wyjście? Tu nie wyjdę, to jest skos. Tu gdzieś chyba. Tak, tu mogę wyjść. Przy tej rurce. Przy tej rurce mogę wyjść. I co? I będziemy się wspinać tam na górę. Może się od razu tam wespnę. Nie, to nie było z rurki. Co ja robię? Boże. Dobrze, że tu, słuchajcie, nie ma żadnych aligatorów, bo bym po prostu spanikował. Skoczymy sobie tutaj. Bo my chyba musimy się ogólnie dostać tam jakby w kierunku tych samochodów. To może tam doskoczmy i w tamtym miejscu zakończymy. Taki pokażę wam, że tak powiem, sneak peek tego, co będzie się działo w następnym odcinku. No, tu nie ma nic trudnego, po prostu. No, powiedział Torgus, po czym spadł. W zasadzie bym tam nie zginął, ale nie chciałoby mi się tego powtarzać. Znowu spadnę. A nie, dobra, bo myślałem, że akurat na ten skos trafię. Tutaj trzeba od razu odskoczyć, bo są kolce. I łapiemy się drabinki, spinamy się do góry. No i tu będzie pierwszy przeciwnik. Nie pierwszy. W sumie już mieliśmy przeciwników ludzkich wcześniej, bo pokonywaliśmy żołnierzy. Fajnie, że doskoczyłaś tam. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. No come on! O co jej chodzi? Przecież... No lepiej ci tam nie doskoczę, nie denerwuj mnie nawet. Weźmy rewolwer. I pokonajmy tego dziada, będzie mi tutaj uprzykrzał życie. Mam jakieś kontenery. Gdzie on jest? Jeszcze by mi kluczem zajumał. Coś zostawił? On chyba nic nie zostawiał, ale w ogóle... Ale on się tu baguje straszliwie. No, jeszcze sobie wejdziemy tu na górę i stąd... A, tu jest amunicja, jak widzicie. I stąd będziemy mieli piękny widok na tą lokację. No, będzie tu trochę do roboty rzeczy, więc tym zajmiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i zdecydowanie za tydzień widzimy się już w ostatnim finałowym odcinku i zrobimy sobie też przy okazji podsumowanie tego customu. Dziękuję wam serdecznie, do następnego, pa pa!